Nie ma to jak odrobina błyskotek, szczególnie jeśli nam z nimi do twarzy. Prawda, że zjawiskowo? Oglądajcie uważnie, pokażemy wam, jak zrobić to cudo. Dekoracje? Są. No, no, zaczyna jakoś wyglądać. Nie może się przecież obejść bez balonów. No, a ty na co czekasz? Aż wyschną mi paznokcie. Też sobie porę wybrałaś. Puch! Hej! Ostrożnie! Uch! O, zadowolona jesteś z siebie? I jeszcze manikur mi popsułaś. Ojej, jak mi przykro. Niepotrzebnie. No, może trochę? Och, okropne. Załatwię to. Gotowa? Nic nie poczujesz. Wow, tak. Już prawie. Nieźle ci idzie, ale się zmachałam. Wyglądają rewelacyjnie. Hej, mam pewien pomysł. Weźmiemy tego balona i nałożymy trochę białego lakieru. Teraz moczymy końcówki paznokci. To samo z pozostałymi. Idealnie, a jak wyschną, dodajemy warstwę utwardzacza. Spójrz, jakie prościutkie. I gotowe. Wow, fantastyczna robota. No, robią wrażenie. To chyba goście, schowaj się. O nie, nie mogę takim się pokazać. Och. Ta fryzura wygląda przeepicko. Ciekawe, jak ja bym wyglądała z lokami. Trzeba to będzie sprawdzić. No to jedziemy. Po jednym kosmyku naraz, tak? To nie takie trudne. Tylko jak długo mam tak trzymać? Dobra, trzymam. No. Hej, kochana, co tam? Robisz grzanki? Twój laptop się zawiesił. Spokojnie, bez obaw. Włosy sobie. Wiem, co robię. Co? Czyli jednak się zawiesił? Ale tu nadymiło. Tak jak przypuszczałam. Odrosną, nie martw się. A to co? O, babcia dzwoni. Cześć, babciu. Czemu masz skarpety we włosach? Robię sobie loki. Bez lokówki? Wystarczą porządne skarpety. Patrzcie, dziewuchy. Pierwsze słyszę. Dziwne, nie? Same zobaczycie. Ładnie, ładnie. Pa, babciu, ściskam cię. No cóż, chyba warto dać temu szansę. A ty dokąd? Wypróbujemy tę babcinę sztuczkę. Okej. Tylko ostrożnie, dobrze? Spokojnie, tym nie da się poparzyć, kochana. Zwijamy do samej góry. I wiążemy na sopałek. To wszystko. Możemy związać tyle, ile będziesz chciała. Dziwnie się z tym czuję. To teraz czekamy, nie? Ha? Już rano! Pora przyjrzeć się nowym lokom. Okej, chwila prawdy. Myślę, że wyszło ekstra. Wygląda obiecująco. Wow! Witajcie, loczki. Ten trik spadł mi z nieba. Nie wierzę, babcia miała rację. Spójrz, jak jest sprężyste. O, babcia. I jak? Wypróbowałaś mojego sposobu? Babciu, to ty? Kiedy pofarbowałaś włosy? Ma lepszą fryzurę ode mnie. Błyszczyk nałożony. Strój normalnie powala z nóg. Ale teraz najtrudniejszy moment. Czemu to zawsze musi być takie trudne? Nie dam rady. Elza! Co się stało? Och, problemy z eyelinerem. Bez obaw. Zaraz ci pomogę. Tylko nie mrugaj, dobrze? Coś mnie nos swędzi. Elza? Myślałam, że kichnę. Fałszywy alarm. Okej.
wiem, co mnie tak wzięło na kichanie. Nie wiedziałam, że masz tu tyle kwiatów. Ach! O nie! Muszę wziąć moje leki. Kichanie powinno zaraz ustać. Już czuję się lepiej. Patrz prosto na mnie, okej? Ręka już nie ta, co kiedyś. Obróć się. O! Gotowe? Wyglądasz cudownie. Muszę odebrać. Boję się spojrzeć. Muszę to czym prędzej zmyć. Gdzie moje waciki? Lepiej, żeby to zeszło. Okej. Och, znowu wyglądam jak człowiek. Ale wciąż nie mam makijażu. Tabletki Elzy. Znowu ich zapomniała. Mnie przyda się tylko skrawek listka, kropelka kleju i ucięty patyczek. Super, zaczynamy. Pamiętajcie, żeby wyschło. Potem można nakładać. Tylko nałóżcie konkretną warstwę koloru. Teraz dociśnijcie przy oczach, zanim wyschnie. Wow, idealnie! Resztę możecie domalować ręcznie. Cześć, piękna! Nie pamiętam, kiedy ostatnio wyglądałam tak dobrze. Woohoo! Dla niektórych dziewczyn szykowanie się nie jest problemem. Nic mi nie pasuje! Ach! Co tam się dzieje? Sky? Nie mam co na siebie włożyć! Ale zaraz się spóźnimy, dawaj! Chwila, daj mi nałożyć makijaż. Okej. Wow, a co to za bałagan? Moje kosmetyki! Wszystko zniszczone! O co tyle krzyku, dziewczyno? Moje kosmetyki są kompletnie zniszczone! I to wszystko jego wina! Zawsze musi coś popsuć! Tylko spokojnie, luzik. Zaraz ci pomogę. Nie wiem, czy da się tu cokolwiek odratować. Te trzy rzeczy powinny wystarczyć. Gotowa? Nie ruszaj się. Nic nie będzie boleć. Zaraz zrobimy ci powieki. Super! Teraz jeszcze tylko cieniowanie i podkręcanie rzęs. Pora na maskarę. Ślicznie! Usta zrobimy na jasno. Zrób dziubek. Ten róż jest wręcz bajeczny. I zamknij. Teraz sama zobacz. Myślę, że ci się spodoba. Wow! Nie wierzę, że nawet nie potrzebowałaś cienia do powiek. Żałujecie, że nie znałyście tych trików wcześniej? Teraz możecie je wykorzystać. Nie zapomnijcie podzielić się filmikiem z psiapsiołkami. Oglądaliście już te filmiki? Subskrybujcie nasz kanał, by zawsze być na bieżąco.